Witajcie, przyjaciele, w części poświęconej odpowiedziom na pytania biblijne w programie Apokalipsa Teraz. Pastorze Doug, to było bardzo intrygujące i ważne studium. Dowiedzieliśmy się, kim jest bestia z Apokalipsy. Jestem pewien, że w związku z tym pojawiło się wiele pytań. Być może ktoś będzie chciał uprzedzić fakty, pytając, czym jest znamie bestii. Na odpowiedź musicie poczekać do następnego wykładu, w czasie którego będziemy mówić o Babilonie, o Ameryce w proroctwach. Pytanie pierwsze. Zawsze myślałem, że antychryst to osoba, a nie organizacja. Czy się myliłem? Cóż, na czele tej organizacji stoi jedna osoba. Nie wspomniałem o tym w czasie wykładu, ale powiem więcej na ten temat podczas następnego studium. W przeciwieństwie do innych państw, w których rząd podlega parlamentowi, głową bestii jest, jak przedstawia to Biblia, jeden człowiek, który jest jedynym przywódcą. Papież ma nieograniczoną władzę i ostatnie słowo we wszystkim, co dzieje się w Watykanie i w Kościele. Ciekawe jest to, że jest zarówno twórcą prawa, jak i sędzią, jedynym autorytetem. To coś wyjątkowego. Nie ma zbyt wielu organizacji politycznych zorganizowanych tak, jak Watykan. Nawet w starożytnych monarchiach istniały pewne mechanizmy kontrolne, równoważące władzę króla. Papież ma władzę absolutną. Następne pytanie. Czy rozsądne jest uchwalanie praw wymuszających chrześcijaństwo? Tak i nie. Pozwólcie, że wyjaśnię. Z tym pytaniem zmagali się ojcowie założyciele Ameryki Północnej. Mówili, musimy mieć pewne prawa. Początkowo chcieli egzekwować przestrzeganie dziesięciorga przykazań. Czytamy o wielkich ojcach założycielach, takich jak Roger Williams, który stwierdził, nie powinniśmy zmuszać innych do zachowywania pierwszych czterech przykazań. Wywołało to oburzenie i doprowadziło do konfliktu z przywódcami purytańskimi, takimi jak Cotton Mather, którzy nakazywali przychodzenie do kościoła w każdą niedzielę. Mieliśmy procesy czarownic, a jeśli ktoś nie przychodził do kościoła, był karany. Popełniłeś cudzołóstwo, wypalano ci szkarłatną literę A. Roger Williams powiedział, Bóg dał dziesięcioro przykazań na dwóch kamiennych tablicach. Pierwsze cztery przykazania dotyczą naszej relacji z Bogiem. Każdy człowiek musi mieć możliwość wolnego wyboru. Pozostałe sześć przykazań należy egzekwować na drodze cywilnej. Rząd musi egzekwować szanowanie własności, nie zezwalać na krzywo przysięstwo. Jeśli zawierasz przymierze przez kontrakt, musisz go dotrzymać. Świętość małżeństwa, rząd powinien być zaangażowany w dbanie o nienaruszalność małżeństwa. William walczył o to i wygrał, dlatego właśnie Rhode Island stał się popularnym stanem. Powiedział, to jest miejsce, w którym będziemy mieć prawdziwą wolność religijną. Wolność w Rhode Island zyskała taką sławę, że stopniowo wprowadziły ją również inne stany. Czy powinniśmy ustanawiać chrześcijańskie prawa? Rządy państwowe powinny egzekwować sześć ostatnich przykazań. Chciałbym dodać do tego jeszcze jedną rzecz. Jeśli mamy jedną instytucję religijną, która próbuje wprowadzać prawa religijne, zawsze będzie skłaniać się do tego, w co sama wierzy, a to może skończyć się prześladowaniem. Widzimy to w historii Europy i w innych miejscach na Ziemi. Czy antychryst jest dzisiaj na świecie? Tak. Ludzie są zdziwieni, kiedy dowiadują się, że w czasie, gdy powstawała Biblia, Jan pisze w swoim liście o wielu antychrystach. Słowo antychryst nie pojawiło się dopiero w Księdze Apokalipsy. Osoba antychrysta występuje w tej księdze, ale samo słowo możemy znaleźć już w listach Jana, który mówi, i teraz wielu antychrystów powstało. Antychryst to ktoś, kto pozornie deklaruje, że wierzy w Jahwe, prawdziwego Boga, ale tak naprawdę naucza tego, co stoi w opozycji do nauczania Chrystusa. Dlatego Jan powiedział, i teraz wielu antychrystów powstało. Nawet w czasach Jana było wielu fałszywych chrześcijan. Główny antychryst oczywiście żyje, ma się dobrze i rządzi światem, jak pokazaliśmy w naszym studium. Mamy następne pytanie. Czy po niebie latają prawdziwi trzej aniołowie?
Na niebie jest o wiele więcej aniołów niż tylko trzej. Jeśli zajrzymy do Apokalipsy 18, mamy tam nawet czwartego anioła, potem jeszcze jednego, który odbywa kolejną podróż. Nie jesteśmy pewni, czy to powtórzenie. Aniołowie symbolizują przesłania. Wydaje mi się, że nawet pierwsze rozdziały Apokalipsy mówią o aniołach zborów. Jest ich siedmiu. Jezus przekazuje zborom konkretne poselstwa. Kiedy czytamy o aniołach na niebie, jeśli ktoś chce, żeby jego przesłanie rozeszło się na cały świat, jednym ze słów, które wiąże się z głośnym mówieniem, jest słowo megafon. Urządzenie, którego używamy, żeby określona wiadomość została przekazana donośnym głosem. Oczywiście nie zobaczymy ich na niebie przez teleskop, wskazując, o, to jest trzeci anioł. Mówimy tutaj o ich przesłaniach. Wydaje mi się, że w języku greckim słowo anioł to angelos, które dosłownie oznacza posłaniec. Mamy kolejne pytanie. Skoro islam jest drugą największą religią na świecie, czy został wspomniany w proroctwach? Tak. Pamiętam, że studiowałeś na ten temat. Czy to był rozdział 9? Tak, rozdział mówiący o trąbach i o pieczęciach. Piąta i szósta pieczęć mówi o Mahomecie i rozwoju islamu. To interesujące proroctwo czasowe związane z okresem ich panowania i bardzo precyzyjnie się wypełniło. Niektórzy zastanawiają się, czy islam odegra jakąś rolę w czasach końca. Myślę, że tak. Skoro jest to druga największa religia na świecie, musi mieć coś do powiedzenia. Może później powiemy więcej na ten temat. Następne pytanie. Dlaczego modlimy się, żeby Boża wola wypełniała się na ziemi? Czy Boża wola nie zawsze się wypełnia? Nie. Boża wola nie zawsze wypełnia się na ziemi. Czy On nie jest wszechmocny? Czy nie przewodzi mojej woli? Nie. Dlatego Biblia mówi, jeśli chcesz, czasami nie wypełniamy Bożej woli. Nie jest Jego wolą, żebyśmy grzeszyli. W Piotra 3,9 czytamy, że Bóg nie chce, aby ktoś zginął, ale żeby wszyscy doszli do nawrócenia. Modlimy się o to, aby na ziemi działa się wola Boża, ponieważ na naszej planecie szaleje diabeł, czyniąc rzeczy, które nie są Bożą wolą. Ale kiedyś kamień przerodzi się w wielką górę i wypełni całą ziemię, która będzie napełniona poznaniem chwały Pana, jak morze napełniają wody. Pewnego dnia cała ziemia będzie wypełniać Bożą wolę i modlimy się o nadejście tego dnia. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech stanie się Twoja wola. Niektórzy ludzie tutaj na ziemi kwestionują Boże Królestwo. Kolejne pytanie. Wydaje mi się, że będziesz mówił o tym na następnym wykładzie, ale pytanie brzmi. Dlaczego Boża pieczęć jest umieszczana tylko na czole, a znamie bestii na czole i na ręce? Dobre pytanie. Czoło, będziemy mówić o tym więcej, symbolizuje nasze myśli i oddawanie czci. Ręka reprezentuje uczynki. Nikt nie jest zbawiony przez uczynki, a tylko przez wiarę. Umieszczenie pieczęci na czole oznacza, że jest ona w naszych myślach i sercach, podczas gdy ci, którzy służą bestii, niektórzy robią to, bo chcą kupować i sprzedawać, robią to ze względu na uczynki. Inni z kolei szczerze wierzą i czczą bestię. Czasami więc chodzi o uczynki. Tak naprawdę nie wierzę, ale to zrobię. Chodzi o działanie. W innych przypadkach chodzi o szczere służenie bestii. Niektórzy otrzymają więc znamie na rękę, a inni na czoło. Bądźcie z nami w czasie następnego wykładu, a usłyszycie pozostałą część odpowiedzi. Następne pytanie. Czy osoba zbawiona doświadczy wylania siedmiu plag? Plagi mogą spadać obok takiej osoby, ale jej nie skrzywdzą. Wielu chrześcijan, którzy nas teraz oglądają, może być zszokowanych. Wierzymy, że według Biblii chrześcijanie będą na świecie, kiedy spadną plagi, ale będą chronieni. Tak samo Bóg chronił dzieci Izraela, kiedy 10 plag spadło na Egipt. Ciekawe jest to, że kiedy patrzymy na plagi egipskie, wiele z nich pokrywa się siedmioma plagami z Apokalipsy. Pierwsze trzy plagi, które spadły na Egipt, dotknęły Izraelitów w takim samym stopniu jak Egipcjan, ale w czasie siedmiu kolejnych plag Bóg ochronił ich przed nimi. Kiedy więc mówimy o siedmiu plagach z Apokalipsy, lud Boży będzie całkowicie bezpieczny. Wokół nas będzie się wiele działo, ale ja się nie martwię. Psalm 91 mówi, i plaga nie zbliży się do Twego namiotu. Ale w tym samym rozdziale czytamy, padnie u Twego boku 1000, a 10 tysięcy
ręce po Twojej prawej stronie. Wokół nas będą spadały plagi, ale będziemy chronieni i bezpieczni. Ktoś inny pyta, kiedy zaczyna się okres 7 lat ucisku? Po zakończeniu czasu łaski, kiedy każdy człowiek zostanie osądzony i przeznaczony do otrzymania pieczęci Bożej lub znamienia bestii, obecnie na świecie coś się dzieje. Myślę, że na podstawie proroctw wiecie, że nastąpi pewnego rodzaju wstrząs, który dokona wyraźnego podziału. Widzimy to teraz w naszym kraju, jak podzielił się na dwie skrajności. Dzieje się tak nie tylko u nas, ale w państwach na całym świecie, który polaryzuje się pod względem politycznym. Już niedługo to samo stanie się w sferze religijnej. Ostatecznie dojdziemy do punktu, w którym będą tylko dwie grupy. Ci, którzy otrzymają Bożą pieczęć i moc, będą czcić prawdziwego Boga i głosić Bożą prawdę donośnym głosem, oraz ci, którzy będą oddawać cześć bestii i jej wizerunkowi. Będzie to czas prześladowań. Niektórzy nie będą mogli kupować i sprzedawać. Poselstwo będzie głoszone głośno i wyraźnie. Zarówno bestia, jak i lud Boży będą czynić znaki i cuda. Musimy więc być tego świadomi. Pamiętajcie, że kiedy Mojżesz czynił cuda, wróżbici Faraona je powtarzali. Zanim więc spadną plagi, dojdzie do bitwy na cuda. Ostatecznie każdy podejmie decyzję. Czas łaski się skończy i nadejdzie czas wielkiego ucisku, czyli wylanie 7 plag. Ta osoba pytała konkretnie o 7 lat ucisku, więc może odnieśmy się jeszcze do tego. Czy Biblia kiedykolwiek mówi o tym, że czas ucisku będzie trwał 7 lat? Biblia mówi, że będzie mały czas ucisku. I nikt z nas nie wie, jak długo on potrwa. Jesteśmy prawie pewni, że wylanie 7 plag ostatecznych nie będzie trwało aż 7 lat, ponieważ czytamy. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi. Chodzi więc tutaj o 1 rok, ponieważ w proroctwie dzień liczymy jako rok. Jeśli się nad tym zastanowić, te plagi, krew w oceanach, brak świeżej wody, ludzie poparzeni od ogromnego gorąca i dotknięci wrzodami, ciemność na tronie bestii, są bardzo dotkliwe. Dlatego Jezus powiedział, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie uratowałoby się żadne ciało. Plagi spadały na starożytny Egipt na przestrzeni kilku miesięcy. Cierpienia, przez które przechodził Hiob, działy się w szybkim tempie w ciągu kilku tygodni. Plagi ostateczne będą bardzo dotkliwe, ale będą trwały krócej niż rok. Nigdzie w Biblii nie czytamy o 7 latach ucisku. To tylko przypuszczenia. Kolejne pytanie. Pastorze, czy możesz powiedzieć coś na temat 144 tysięcy? Tak, chcesz być częścią tej grupy świętych, którzy pomaszerują na prawo. 144 tysiące to apostołowie ostatnich dni. Nie są oni jedynymi, którzy zostaną zbawieni. W opisie tej grupy czytamy, że idą za barankiem, dokądkolwiek idzie, tak jak apostołowie. Mamy tutaj liczbę 12 razy 12 tysięcy. W Dziejach Apostolskich 1 dzieje się coś ciekawego. Niedługo przed wylaniem Ducha Świętego i rozejściem się poselstwa na cały świat w dniu Pięćdziesiątnicy czytamy, że Piotr powiedział do współbraci, wcześniej było nas 12, ale zabrakło Judasza, który się powiesił, musimy go zastąpić. Wybrali więc nowego apostoła, a następnie, o czym czytamy, to zesłanie Ducha Świętego. Znów było ich 12. 12 przywódców, jednak nie tylko oni byli zbawieni i napełnieni Duchem Świętym. W pokoju na górze było 120 osób. 144 tysiące to szczególna grupa, mająca w ostatnich dniach szczególną relację i szczególne zadanie do wykonania. Jezus powiedział o Natanaelu, oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma zdrady. O 144 tysiącach również czytamy, że nie ma w nich zdrady, że są uczciwi i podążają za barankiem. To definiuje ich jako apostołów, ale dzięki ich nauczaniu nawracają się tłumy i wielu jest zbawionych. W ostatnich dniach przed powtórnym przyjściem mamy 12 razy 12 tysięcy tych, którzy idą na cały świat. Nie są oni jednak jedynymi zbawionymi. Będziemy chyba mieć studium na temat 144 tysięcy, więc mamy nadzieję, że będziecie wtedy z nami. Kolejne pytanie. Dlaczego niektóre Biblie mają różne księgi? Skąd mamy wiedzieć, które z nich są natchnione? Wszystkie Biblie protestanckie mają tę samą liczbę ksiąg.
Niektóre Biblie katolickie, takie jak Polska Biblia Tysiąclecia, zawierają pewne księgi, w większości międzytestamentalne, które określamy mianem apokryfów i które mają wątpliwe pochodzenie. Księgi machabejskie to dobry materiał historyczny, ale nawet katolicy księża twierdzą, że prawdopodobnie nie są natchnione, jeśli weźmiemy pod uwagę święty kanon Pisma Świętego. Niektóre z tych ksiąg po prostu pojawiły się w historii i nie są wiarygodne. Jednym z powodów, dla których wiemy, że księgi, które mamy w Biblii teraz, są święte, jest to, że krzyżują się ze sobą i potwierdzają się nawzajem. Istnieje między nimi symbiotyczny związek. Piotr cytuje Judę, Juda cytuje Piotra, Piotr cytuje Pawła i Jezusa. Wszyscy apostołowie byli zaangażowani w pisanie ksiąg, które były uznawane przez wczesny Kościół. Ludzie, którzy żyli współcześnie z apostołami, wiedzieli, że te księgi są autentyczne. Niektóre księgi pojawiły się później w historii i nikt nie wie, skąd się wzięły. Prawdopodobnie zostały napisane przez przywódców Kościoła, którzy chcieli się wypowiedzieć. Nie pasują one do nauczania Biblii, więc nazywamy je apokryfami i nie ma ich w Bibliach protestanckich. Tutaj mamy ciekawe pytanie. Czy ruch ekologiczny ma znaczenie w proroctwach biblijnych? Myślę, że tak. W Apokalipsie 11 czytamy: i rozgniewały się narody i nastał czas wytracania tych, którzy niszczą ziemię. To ciekawe, bo Apokalipsa mówi, że w ostatnich dniach ludzie będą zaniepokojeni złym stanem ziemi. I rzeczywiście informacje na ten temat wypełniają wiadomości we wszystkich zachodnich krajach. Wszyscy się o to martwią. Obecnie w Europie istnieje coś, co nazywają Zieloną Niedzielą. W tym dniu przywódcy Kościoła spotykają się i rozmawiają o tym, jak ratować środowisko. Myślę, że pod pretekstem ratowania Matki Ziemi, no bo jak inaczej namówić ateistów do współpracy z chrześcijanami? Wszyscy oni czczą Matkę Ziemię. To naprawdę ciekawe. Oglądasz programy przyrodnicze produkowane przez ateistów i słuchasz, jak zachwycają się cudami natury, jej wspaniałością i tym, jakie niezwykłe rzeczy potrafi czynić. A ja myślę sobie, dlaczego po prostu nie powiecie, że to Bóg? Mają problem z przyznaniem, że istnieje inteligentny Bóg. To jest sposób, w jaki docierają z chrześcijaństwem do milionów ateistów na świecie. Wspólny cel. Ratowanie świata, ratowanie planety. Myślę, że odgrywa to dużą rolę. Czy ludzie noszą znamie bestii już teraz? Nie. Nikt jeszcze nie ma znaku bestii. Kiedy zostanie wprowadzone prawo mówiące, że jeśli go nie zachowasz, nie będziesz mógł kupować i sprzedawać, będzie to swego rodzaju test. Ludzie, którzy okażą posłuszeństwo prawu bestii, a nie prawu Bożemu, otrzymają znak bestii. Jaką polityczną siłę powinniśmy obserwować, zbliżając się do końca czasów? W czasie dzisiejszego studium dowiedzieliśmy się, że Kościół rzymskokatolicki jest siłą polityczną i religijną. Wspomnieliśmy także o Stanach Zjednoczonych. To naprawdę dobry czas, przyjaciele, żeby śledzić nasze kolejne studium na temat Ameryki w proroctwie. W tym samym czasie powinniśmy obserwować, co dzieje się na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego, które obejmuje większość krajów Unii Europejskiej. Wszystkie one będą ze sobą współpracować. Myślę, że również Chiny odegrają interesującą rolę. Zobaczymy. Zapraszamy na kolejne wykłady, na których będziemy mówić więcej na ten temat. To jest pytanie, które pojawiło się już wcześniej, ale chcemy jeszcze raz się do niego odnieść. Czy istnieją trzy nieba? Myślę, że jest to nawiązanie do słów Pawła, który mówi, że został porwany do trzeciego nieba. Nie ma czegoś takiego jak trzy poziomy nieba. Kiedy Paweł mówi, zostałem porwany do trzeciego nieba, ma na myśli trzecią definicję nieba. Według Żydów pierwsze niebo to atmosfera wokół ziemi, w której latają ptaki i unoszą się chmury. Drugie niebo to ciała niebieskie, takie jak słońce, księżyc i gwiazdy. Trzecie niebo to miejsce zamieszkania Boga, raj, który nazywamy niebem. Kiedy apostoł mówi o trzecim niebie, chodzi mu o miejsce zamieszkania Boga, a nie o trzy poziomy nieba. Kolejne pytanie. Czy Żydzi praktykowali jakąś formę chrztu lub obmywania, zanim Jan Chrzciciel zaczął nauczać? Wielu ortodoksyjnych Żydów w czasach Jana, na przykład Esseńczycy, praktykowało ceremonialne obmywania.
Interesujące jest to, że w czasach Chrystusa regularnie praktykowali rytuał obmywania, ale nie zawsze oznaczał on chrzest. Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony, ale dzisiaj, kiedy spacerujesz po Starym Mieście Jerozolimy, widać, że jest ono podzielone na cztery części. Byliśmy tam razem kilka lat temu. Wyraźnie widać, że część żydowska jest najczystsza. Żydzi są bardzo skrupulatni w obmywaniu i utrzymywaniu czystości, jednak nie ma to nic wspólnego z chrztem, który mieli w czasach starożytnych. Wydaje mi się, że w tradycji żydowskiej znaleziono pewne grupy, które praktykowały pewien rodzaj oczyszczania. Opisują to na przykład rękopisy z Qumran. Następne pytanie. Czy szatan podrobi powtórne przyjście Jezusa? Jeśli tak, czy będzie miał na rękach blizny po gwoździach? Tak i nie. Czy szatan wcieli się w Chrystusa? Tak. Jezus zapowiedział, że pojawią się fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy. Myślę, że diabeł spróbuje udowodnić Bogu, że może dokonać tego, co on. Bóg przyszedł na ziemię w postaci człowieka, wcielenie Jezusa. Nie wiem, czy szatan przejmie władzę nad człowiekiem, czy pojawi się w postaci anioła światłości, ale będzie twierdził, że jest Chrystusem. Nie będzie miał mocy, żeby przyjść z nieba tak jak Jezus. Tylko Chrystus będzie w stanie to zrobić. A kiedy On przyjdzie, nie dotknie ziemi. Zostaniemy porwani na spotkanie z Nim. Tak, Jezus nawet nie dotknie ziemi. Zostaniemy porwani na spotkanie z Nim w powietrzu. Diabeł nie będzie w stanie podrobić porwania nas w powietrze. Jeśli ktokolwiek chodzi po ziemi, albo jeśli włączę media i usłyszę, wiecie co, Jezus się pojawił, nawet nie będę tego oglądał. Biblia mówi, nie idźcie tam, nawet na to nie patrzcie. Szatan przykuje uwagę, będzie bardzo przekonujący i majestatyczny. Będzie cytował Pismo Święte, będzie patrzył z miłością, będzie czynił cuda, potrafi sprowadzić ogień z nieba. Czytamy o tym w Księdze Hioba. Więc tak, wierzę, że w ostatnich dniach szatan spróbuje wcielić się w Chrystusa. Niemowlęta rodzą się ze skłonnością do grzechu. Dlaczego nie powinny być ochrzczone? Myślę, że warto poświęcać niemowlęta Bogu. Każdy z nas od momentu popełnienia pierwszego grzechu rodzi się z samolubną naturą. Jednak dzieci do pewnego wieku nie są w stanie świadomie rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Nie potrafią pokutować za swoje grzechy. Myślę, że wspaniale jest poświęcić Twoje dziecko Panu. Kiedy rodzice to robią, tak naprawdę poświęcają Panu również samych siebie. Niemowlęcia nie można jednak nauczyć dziesięciorga przykazań. A przecież Biblia mówi, nauczajcie i chrzcijcie. Biblia nie podaje ani jednego przykładu chrztu niemowląt. Opisuje dzieci poświęcone Panu i to powinniśmy czynić. Jezus został poświęcony jako niemowlę, a ochrzczony, kiedy miał 30 lat. Możemy z tego wywnioskować, że wina nie jest przypisywana człowiekowi, dopóki nie potrafi on odróżnić dobra od zła i podjąć decyzji. Podobnie jak nie traktujesz osoby upośledzonej umysłowo tak samo jak kogoś, kto doskonale rozumie, co robi. Dokładnie tak. Chrystus powiedział, kiedy nie wiedzieliście, nie mieliście grzechu, ale teraz już wiecie, więc grzech pozostaje. Niemowlę nie wie. Jedna z osób pyta, kiedy odbędzie się bitwa Armagedon? Przed powtórnym przyjściem czy pod koniec tysiąclecia? Armagedon to ostateczna bitwa pomiędzy dobrem i złem, która zaczyna się przed powtórnym przyjściem. Wtedy ma miejsce jej faza pierwsza, kiedy smog walczy z kobietą. Cała wojna skończy się, kiedy diabeł, opisuje to Apokalipsa 20, otoczy miasto Boże, by przypuścić ostateczny atak. Prawdopodobnie bezpieczniej jest nazwać to wojną Armagedon, jednak wierzę, że zaczyna się ona na krótko przed powrotem Chrystusa i kończy pod koniec milenium. Zaczyna się więc przy powtórnym przyjściu, ale ostateczne rozwiązanie ma miejsce wtedy, gdy diabeł i jego aniołowie zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Dobro zwycięży i wojna zakończy się na dobre. Pastorze, przed nami kolejny bardzo ważny wykład. Tak, będziemy mówić o znamieniu śmierci. Dotkniemy tematu Antychrysta. Wyjaśnimy, czym jest znamie bestii, a także powiemy, czym jest Boża pieczęć. Jeśli więc chcecie mieć pewność, że nie otrzymacie złego znaku, a ten właściwy, bądźcie z nami w czasie kolejnego spotkania. Przyjaciele, nie jest jeszcze za późno, żebyście zaprosili na to studium swoich znajomych i bliskich.